w ekosystemie Java, w temacie persystencji danych, mamy takie trzy najpopularniejsze wyrazy, znaczy dwa skróty tak naprawdę i jedną nazwę frameworka. ORM, JPA i Hibernate. ORM, czyli mapowanie obiektowo-relacyjne. Chodzi tu o to, że paradygmat obiektowy i relacyjne bazy danych nie zawsze są, nie jest je tak łatwo jeden do jeden przerzucić. O ile mamy, tak długo jak mamy proste obiekcie, tak tutaj, tak, czyli mamy name i age, to łatwo to przerzucić na tabelę. Mamy kolumnę name, mamy kolumnę age. Musi być oczywiście klucz główny ID, który często jest również wrzucany tutaj do obiektów. I jeden na jeden bierzemy cały obiekt, wrzucamy jako kolejny wiersz tabeli, dajemy ID-ka, pole name ląduje w kolumnie name, pole age ląduje w kolumnie age. Natomiast gdy wchodzą interfejsy, abstrakcje, wielopoziomowe dziedziczenie, gdy relacje są trochę bardziej skomplikowane, bo na przykład gdy mamy na przykład klasę rezerwacji, klasa rezerwacji ma dwa obiekty w sobie, czyli gościa i pokój, który jest zarezerwowany. I teraz rezerwacja może mieć odnośnik do gościa i odnośnik do pokoju, tak, czyli klucz obcy w nomenklaturze relacyjnych baz danych, ale też może mieć połączenie w Java w drugą stronę, tak? Gość może mieć połączenie z aktualną rezerwacją. Tak samo pokój może mieć aktualną rezerwację podpiętą. Tak samo pokój może mieć aktualnego gościa podpiętego, tak? Więc takich połączeń, które w świecie obiektowym są dość proste, oczywiste, popularne, by przedstawić się fajnie w świecie relacyjnym, potrzebujemy dodatkowych tabel, potrzebujemy wielu dodatkowych kolumn, tak dalej. Więc przy już programach średniego rozmiaru to robi się coraz bardziej skomplikowane. I ten skrót ORM, on nie jest natywny dla Java, tak? Go mamy w każdym języku programowania, mamy jakiegoś ORM-a, tak? Mamy go dla C-Sharpa, mamy go dla Pythona, i tak dalej. ORM to jest ogólne określenie dla bibliotek, które zarządzają mapowaniem obiektów na relacyjne bazy danych. Natomiast w świecie już stricte Java mamy JPA, Java Persistence API. I już Java Persistence API jest to konkretny standard dla Java, który określa właśnie, jak ma przebiegać komunikacja między programem Javowym i bazą danych. Jak ma przebiegać mapowanie, tak dalej, tak dalej. Natomiast JPA to tylko standard, tak, czyli zbiór tak naprawdę interfejsów. Czyli mówię wam, jakie metody dany standard określa, jakie te metody mają parametry, jakie te metody mają i co mają zwracać. No i oczywiście, co ogólnie mają robić. Natomiast potrzebujemy implementacji tego standardu. No i tu już wchodzi Hibernate. Hibernate jest to biblioteka, tak? Czyli implementacja standardu JPA. Hibernate nie jest to jedyna implementacja. Mamy jeszcze chyba OpenJPA, mamy Eclipse Link. Natomiast Hibernate jest bez wątpienia najpopularniejszą implementacją standardu JPA. Dodatkowo Hibernate ma wiele dodatkowych funkcjonalności, które w standardzie JPA nie są określone. Na przykład posiada zestaw funkcji, które służą do komunikacji z bazą NoSQL-ową, czego standard JPA nie określa, bo JPA zajmuje się tylko i wyłącznie komunikacją z relacyjnymi bazami danych.